siemeczko ze strony Maciej. Dzisiaj kolejny vlog z Orki. Dzisiaj siedzimy za sterami John Deere'a. Ciągnik znacie z poprzednich filmików. Tu chyba też albo i nie. Potem wyjdziemy na poprzecie, pokażemy ten sprzęt. Byłem wczoraj w trasie, dzisiaj nie jadę. Dzisiaj nie jechałem, jest tam właśnie kolega rozładowuje się na polu obok, a ja za to wykonuję orkę pod rzepak. 8,5 hektara do zrobienia, czy jakoś tak zaraz wam powiem. A 7,6 hektara jest do zrobienia. Co o ciągniku? Ciągnik 120 koni, 4 cylindry, model 6430, chyba 120 albo 125 koni, nie wiem dokładnie. A puch to jest puch Master 102, bardzo mały puch, bez zmiennej szerokości pracy, jak widzę. Chyba bierze 40 na skibę, bardzo wąski, chyba trochę mały do tego ciągnika. I tu jest prawie te 8 hektarów kawałku i powiem wam, że duży mi się niesamowicie ta orka. Czuję się jakbym jechał w miejscu, nie? Przejazd za przejazdem, jakbym czuł się w miejscu, ale mam nadzieję, że już mam połowę zrobioną. Wyjechałem o godzinie chyba 8:30. Koło 9 byłem na polu. Mamy godzinę 14:20, był zatankowany do pełna. Paliwa jest pół zbiornika w tym momencie. Tu stało, nie wiem ile tu stało, ale schodzi to dosyć. Ziemia taka nie jest zbyt ciężka. Wysokość ramy, czy korpusów od ziemi to jest chyba jakieś 70 cm, czy może mniej, nie wiem ile ta wersja miała dokładnie. Ale jest za nisko i to się zapycha trochę, są tam na poprzeczniaku. Ten puch się zapychał, trochę też musiałem go ustawić, bo te przejazdy pierwsze nie były idealne, lecz teraz zaczyna to jakoś wyglądać. Za dużo nie pozmieniałem, bo nie będę się tam rządził kogoś maszynami ani nic tam przestawiał, ale zaraz wyjdziemy, bo pokażę jak to wszystko wygląda. Damiana rozładowuje pomiot. A ja jeżdżę. Jutro chyba ja pojadę. Tak wygląda ciągnik. A tak wygląda ten puch. 3 plus 1. Widać zdecydowanie mniejsze od naszego, ale robotę swoją robi. Koło też takie do dupy wąskie, zapada się. Dobra, idziemy dalej, to jest to pole. Tak wygląda orka. No widzicie, nie wygląda to najgorzej teraz po tym wstawieniu. Te dwa przejazdy, trzy były najgorsze. Ale to tak jest zawsze. Tak jak powinno być.
naprawdę ma to sens, tak ciągnie to, jak sami widzicie, oglądacie nasze filmiki, nie ma w ogóle żadnego problemu z tym pługiem. Wiemy o parametrach obroty 1820, czyli 850, mniej więcej 1800, 8,2 km na godzinę prędkość, bieg D1, jeździłem na C3, czyli na zakresie C, na trzecim biegu, no ale sąsiad coś tam mówił, żebym na D jeździł, na D1C i jednak jest lepiej, bo nie wiem, czy bym dojechał chociaż do połowy, jakbym tak jechał na tym C3. I to by było na tyle. Trochę za mało do niego, bo 1,60 m to tam do Belarusa 80 koni można coś zamontować. Miałby ciężko, ale dałby radę. Ale mimo wszystko sobie fajnie radzi, ten ciągnik jest bardzo krótki. Pług również można sobie na małej ilości miejsca zawrócić. Jest też bardzo lekki, widzicie, można te nawroty wykonywać z większą prędkością. Nie na przykład tak jak z tym naszym pługiem, gdzie naprawdę trzeba robić to wolno i uważać, bo masa jest bardzo spora. Żeby niczego nie uszkodzić, to wiadomo, lepiej wykonać to wolniej, tym bardziej jak się ma mało pedałów i nie goni nasz czas. Powiedziałbym wam coś więcej, nie wiem, na temat jakichś technicznych spraw czy czegoś tam więcej. Ale nie wiem, co chcecie wiedzieć, bo jak widzicie, gadam o jakichś głupotach. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, to też napiszcie, do czegoś się tam odniosę. Będą te dawno zaplanowane filmiki, kiedy się zrealizuje, także o tym również nie zapomniałem. Dobra, ja położę dalej, a wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, na razie. Hej. Witam ponownie, mały edit. Mamy godzinę 17:20, akurat skończyłem, także zajęło mi to około 17:20. Nie mam paliwa, muszę jechać zatankować, bo jest jeszcze 1 hektar do zrobienia, a już chyba nie dam rady, bo jak mruga rezerwa, jak oram, to już jest na pewno lipa, jedna kreska i mruga. Dlatego było do zrobienia 7,5 hektara. Myślałem, że zostanie więcej paliwa. Nie wiem. Jak się każdy zawsze kłóci, jak ciągnie przeciążony, albo jak ma lekko, to mniej pali. Także nie wiem. Moim zdaniem, niech się taka osoba w głowę puknie 2 razy. Bo już z takimi osobami nie mam ochoty dyskutować. Bo kompletnie nie mają racji.